I zaś to piękne zaskoczenie, kiedy otwierasz oczy z rana, a tu pada śnieg. Teraz nie widać, ale tam naprawdę drzewa są już białe. Zobaczcie. Ale zimno. Dzisiaj ma być minus 5, a ja muszę jechać do miasta. No muszę dzisiaj jechać koniecznie. Jeszcze ozdoby mam do ściągnięcia, ale pocieszam się tym, że sąsiedzi też jeszcze mają. Cześć, witam was serdecznie, kochani. Zaczynamy nowego vloga. Że jadę z dziećmi na zakupy. Jasmin chciał zostać w domu, więc został w domu. Dzieci tutaj od 7 lat mogą zostać na godzinę, chyba coś takiego. Także Jasmin dostał śniadanko, siedzi, ogląda bajki. Ma telefon domowy, więc zawsze może zadzwonić do mnie albo ja do niego. I wie, że ma nikomu nie otwierać drzwi, także jest bezpieczny. Nie bójcie się, zresztą ciocia jest obok, w razie czego jakby coś, to zawsze może iść do cioci. A tymczasem u nas pada śnieg. U cioci straszne krzyki, okno otwarte, wszystko słychać. Dobra, to jeszcze mnie czeka odśnieżanie auta. Zobaczcie, co się dzieje. Tylko czy ja mam gdzieś tutaj tam? Oj, wszystko ze śniegu. Enis, pasy? Uuu, ale ciężko odpalił, co? Co chce? Nie w tą stronę, to jest tylnia wycieraczka, do góry. O, dobra, poszło. O, mam, leciało do środka! O, ja cię! Ale żeś narobił! Ale będzie mokro! Dobra, nic się nie stanie, stopnieje i będzie okej, okay, tak? Czekaj, mama trochę tu wyczyści jeszcze szyby. Dobra? Mów, że mama odśnieżała. Mama! Kochani, tak to, auto odśnieżone i jedziemy do miasteczka. Proszę, ta pani już nie może wytrzymać. Przyjechaliśmy po kartki do Rossmana, bo któraś z was mi powiedziała, że właśnie są kartki w Rossmanie. Okej, ja znalazłam tutaj kartki, ale powiem wam, że to nie są te, które ja bym chciała. To są bardziej tematyczne, właśnie takie bawarskie kartki, a to były takie kartki bardziej kwiatki jakieś i takie wiosenne, to nie. Pojadę do innego sklepu. Kochani, pojechałam kupić kartki, jeszcze ich nie kupiłam, bo byłam w Edece. Byłam w Rossmanie i te kartki nie są takie, jak ja bym chciała, żeby były. Jakieś takie, wiecie, kwiatki, jakieś... W realu też byliśmy i też właśnie nie było tych, co ja bym chciała. Chciałabym takie tematyczne, bardziej bawarskie, w takim stylu tego miasteczka tutaj. Jak mi się uda jutro pojechać do centrum, tam jest taki sklep właśnie z takimi typowymi bawarskimi rzeczami. I są tam właśnie, kiedyś widziałam kartki stały na zewnątrz, więc wydaje mi się, że w środku teraz też powinni mieć te kartki. Więc jutro pojadę. Jak będę wysyłać, to i mówiłam wam, że będę się z wami kontaktować, więc wybaczcie mi jeszcze trochę, ale tutaj na tej wsi normalnie, żeby cokolwiek kupić, to jest tragedia.
A mi zależy na tym, żebyście dostali ode mnie takie, wiecie, ładne kartki, a nie jakąś tam konewka i kwiatek, czy jakieś, nie wiem, słoneczko, czy słonecznik taki, wiecie, kwiat słonecznika. Chciałabym, żeby właśnie to były takie z motywem tego miasteczka tutaj. Także proszę Was jeszcze o chwilę cierpliwości. Kochani, w domu jesteśmy, trochę pochodziliśmy, no nie dostałam tych kartek takich, jakie bym chciała, ale jutro sobie pojadę do tego właśnie sklepu, co Wam wspominałam, nie śpiewa. I ja dzisiaj robię rybkę, mam tak ochotę na rybę i właśnie rozkminiałam, jak ją zrobić. I Kasia z kanału Polska Mama w USA powiedziała mi, jak najlepiej ją zrobić, żeby była pyszna, także biorę się do roboty. No ja nadal, kochani, ogarniam mieszkanie, nie wiem co, pełno wszędzie wszystkiego, jak to z dziećmi. Ale Wam powiem, czy Wy też macie takie poczucie czasu straconego? Ja Wam powiem, że ja ostatni raz wychodziłam z domu w zeszłym tygodniu. O, koniedzie. W zeszłym tygodniu i powiem Wam, że jak dzisiaj wyjechałam na miasto, to się czułam jak dzikus. Naprawdę. Aż się bałam autem jechać. No, ja się musiałam też przebrać, żeby te ryby smażyć, a to są takie, wiecie, domowe bluzy, żeby jak się pochlapie czy coś, to jakby nie zeszło, to nie będzie szkoda. Tak, coś jeszcze miałam Wam mówić. U nas cały czas sypie taki śnieg. Śnieg z takim deszczem znowu zaczyna. Na chwilę przestało, znowu zaczyna sypać. Chcieliśmy jechać gdzieś właśnie w góry, tutaj zaraz niedaleko jest taki park w sumie z takimi górami, park z górami. To jest taki park i są tam takie pagórki i myśleliśmy, że dzieci po prostu sobie pozjeżdżają, bo tam jest więcej śniegu i w ogóle, że dzieci sobie pozjeżdżają, no ale nie możemy się oddalić nie więcej niż 15 km, więc nie pojedziemy, bo ten park jest 50 km od nas. Tak, a zapomniałam dodać, że dzisiaj jest piątek, kochani. Piątek, tygodnia, koniec i początek, tak można to nazwać. Co z tego? Siedzimy w domu, nie mamy żadnych właśnie innych planów, dlatego też Wam nie mogę pokazać fajnych rzeczy. Było dużo rzeczy zaplanowanych, ale no niestety, jak większość z nas i większość przede wszystkim vlogerek nagrywa z domu i próbuje to jakoś ciągnąć, żeby były jakieś tematy do rozmów i tak dalej. Zaraz Wam powiem taki fajny pomysł na fajny filmik, ale musicie mi dać znać w komentarzach, czy chcecie taki filmik. No dobra, pomysł na pierwszy filmik to, czy chcecie, żebym Wam opowiedziała historię mojego męża, znaczy taką historię od dzieciństwa, od tego, jak jako 12-latek zaczął pracować, jakie miał dzieciństwo, dlaczego musiał pracować w wieku 12 lat. Czy chcecie, żebym Wam po prostu powiedziała historię dzieciństwa mojego męża? To taki pierwszy temat. A drugi temat na filmik to wrażenia mojego męża po przyjeździe pierwszy raz do Polski, nie tylko. Ogólnie jakie wrażenia wywarł na nim nasz kraj Polska? Czyli tak ogólnie, co mu się tam podoba, co mu się nie podoba, jak z mieszkaniami, czy podoba mu się architektura, kultura, no ogólnie wrażenia pobytu mojego męża w Polsce. No nie pierwszy raz, ale mój mąż jeździmy dosyć często, więc takie wrażenia mojego męża na temat Polski. To dajcie znać, jakie chcecie filmiki, czy pierwszy ma być ten właśnie opowieść mojego męża o dzieciństwie, czy drugi filmik właśnie wrażenia mojego męża na temat naszego kraju. Dajcie znać w komentarzach. Kasia, twojego przepisu są po prostu pyszne. Jakie śliczne. I dużo roboty z nimi nie ma, bo w mleku, w mące i na patelnię. Polskie bajki zawsze dostajemy od babci i lubię z małą właśnie czytać. Z chłopakami też czytam, ja sam teraz sobie sam czyta książki, a jak czytam z małą, to się właśnie przesiada Enis i dzieci słuchają, jak ja im czytam te bajki. Enis bardzo lubi, mała tak samo. Ja tym był mniejszy, tak nie za bardzo, ale teraz sobie sam czyta bajki po niemiecku, raczej bardziej bajki, raczej takie książki o kosmosie, o dinozaurach, o takie rzeczy interesują, to takie rzeczy sobie czyta. Pa, pa. Ta pani zawsze robi bałagan w pokoju. Codziennie trzeba sprzątać.
Codziennie nabałaganione. Co tam, Enisio, robisz? He? W tym pokoju to jeszcze jest dużo pracy przed nami. Jeszcze trzeba tu tą szafkę zawiesić. Nie ma kto przywiercić. Nie ma kto. Jest, ale, ale się nie chce. No. Tu musimy jeszcze przywiercić to jak to się nazywa? Karnisz i zasłony. A tu muszę powiesić do szafy zaraz pranie. Min! Enis! Jak było z mamą na zakupach? Fajnie? Słucham. Co no? Tak! Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen. Why am I lost in a loveless fantasy when somebody real is waiting out there for me? Why am I looking at you? Skąd ty masz takie buty? Aladyny. Wywalisz się, wywalisz. Ręczna robota, nie? Proszę pani. Proszę pani. A pani tak, czapka, Aladyny. Ja mówię na nie Aladyny. To są takie buciki robione przez szewca na miejscu, na bazarze. Własnoręcznie. No. Jest Eli, po co ci lalki, jak ty lubisz pistolety, auta? Czy wy jesteście w stanie uwierzyć, że tu dzisiaj było czysto i posprzątane? Mam usiąść? Mama chciała herbatki się napić. He? No dobrze, na chwilę jeszcze przyjdę. Pójdź mamie buziaczka. Mua. Elif, mua. Elif. Elifa. Mam. O, mam robisz? Co ta pani narobiła z tymi bucikami swoimi? Naklejki od cioci Kasi? Przyklejone na Aladyny. Piękne, masz piękne buciki teraz. I've enjoyed the years I've wasted, but the time has come to face the fact that none of what I see is true, so I'm gonna stop looking at you. Oh, I'm gonna stop looking at you.